Zapraszamy na kolejny odcinek Literackich Ciekawostek. Dzisiejszym bohaterem jest pisarz Józef Ignacy Kraszewski. W 2022 roku mija 210. rocznica urodzin tego pisarza i 135. rocznica śmierci. Zapraszamy. Józef Ignacy Kraszewski był synem Zofii Zmalskich i Jana Kraszewskiego, właściciela majątku Dołche w gubernii grodzieńskiej. Urodził się w nietypowych okolicznościach, ponieważ w obawie przed odwrotem wojsk napoleońskich i ścigającymi je oddziałami rosyjskimi, małżeństwo Kraszewskich zadecydowało, że ciężarna wówczas Zofia musi wyjechać w jakieś bezpieczne schronienie. I tak też się stało. Zofia majątek opuściła i zmieniała często miejsce pobytu. Józef Ignacy Kraszewski urodził się w lipcu 1812 roku i pierwsze miesiące życia chłopca to tak naprawdę wędrówka w poszukiwaniu bezpiecznego schronienia. Zofia z dzieckiem do majątku powróciła w czerwcu 1813 roku i wówczas dopiero Jan Kraszewski zobaczył swojego pierworodnego syna. Józef miał czworo rodzeństwa, siostry Annę i Joannę oraz braci Kajetana i Lucjana. Wspomniałaś tutaj o tych podróżach w pierwszych miesiącach życia Józefa Ignacego Kraszewskiego. Tak naprawdę i krytycy, a nawet sam pisarz wspominali o tym, że to, w jaki sposób się urodził, to, że urodził się w hotelu, to, że urodził się niejako w podróży, wpłynęło na jego dalsze życie, bo tak naprawdę całe jego życie upłynęło w podróży. Pamiętajmy, że był to też okres romantyzmu, jednakże te podróże u Kraszewskiego wynikały nie tak jak w przypadku poetów romantycznych z nudy, tylko właściwie z potrzeby poznawania świata. I całe życie, jeśli spojrzy się już tak całościowo na życie Kraszewskiego, całe życie upłynęło mu rzeczywiście na walizkach. I tak jak urodził się w hotelu, tak też w hotelu niestety zmarł, co przewidywał i przepowiadał też sam Kraszewski. Nie jest jasne tak do końca, dlaczego Józef Ignacy spędził wczesne lata dzieciństwa w Romanowie u babki Anny Malskiej i prababki Konstancji Nowomiejskiej, a nie w Dołche, gdzie bywał sporadycznie. We wspomnieniach to właśnie Romanów jest miejscem ukochanych lat dziecinnych, natomiast obie babki, Annę Malską i Konstancję, bardzo kochał, zawdzięczał im wykształcenie. Szczególną miłością darzył prababkę Konstancję, którą nazywał wręcz swoją drugą matką. Opisywał ją jako kobietę piękną, o dobrym sercu, bardzo uczynną. I to właśnie Konstancji poświęcił wiele kart wspomnień w swoich pamiętnikach, jako właśnie tą ukochaną drugą matkę. Obie babki wykształciły Józefa Ignacego, uczyły go, przekonywały go, jak ważna jest znajomość języków obcych i elementarną wiedzę i naukę zawdzięcza obu babkom, czego nie ukrywał właśnie we wspomnieniach. Ale też często wspominał Dołche, opowiadał, że w rodzinie było wielu malarzy, artystów, był to dom pełen książek. I do końca życia tak naprawdę zarówno Dołche, ale przede wszystkim babki były żywe w pamięci, we wspomnieniach i przede wszystkim w sercu Józefa Ignacego. Jeśli mówimy tutaj już jeszcze o tych pierwszych latach i może już nawet pierwszych latach nauki, o czym wspomniałaś, biografowie wspominają, że Józef Ignacy nie był zbyt pilnym uczniem i nawet musiał powtarzać jedną klasę, ale jedno, co go rzeczywiście pasjonowało i pasjonowało go przez całe życie, to czytanie. I czytał właściwie wszystko, co było możliwe i potem poszukiwał wśród no właśnie znajomych, kto jeszcze miałby bibliotekę, z której mógłby skorzystać i w której mógłby poszukać teksty do czytania. Bardzo dobrze znał język francuski i już jako uczeń właśnie tłumaczył wierszem bajki La Fontaine'a. Naukę rozpoczął w Białej Podlaskiej jako 10-letni chłopiec. Później uczył się w szkole wojewódzkiej w Lublinie. Natomiast ojciec bardzo pragnął, by syn skończył szkołę średnią w miejscowości Świsłocz. Te lata w tej szkole wspomina Kraszewski znacznie lepiej niż swój pobyt w Lublinie. W nocach bezsennych napisanych w latach 1884-85 Kraszewski właśnie wspomina Świsłocz, a także marzenia o Wilnie i o uniwersytecie.
1829 roku podjął studia w Wilnie. Początkowo była to medycyna, ale później zamienił ją na studia humanistyczne. Jego nauka studencka nie trwała zbyt długo, bo już w 1830 roku wybuchło powstanie listopadowe. Kraszewski zaangażował się w działalność konspiracyjną i już w tym roku został właśnie za tę działalność aresztowany. Siedział w więzieniu do 1832 roku. 3 grudnia 1830 roku, tak jak wspomniałaś, Kraszewski został aresztowany. 5 grudnia 1830 roku przeszukano mieszkania studentów, znaleziono znaczne ilości broni, strzelb, pistoletów i wówczas Kraszewski właśnie został zatrzymany wraz z innymi studentami. Jednak wypuszczono go, ponieważ nie nadchodził wyrok. Później znów go aresztowano, osadzono w koszarach, dlatego że przyszedł wyrok, na mocy którego Kraszewski miał zostać wydalony z uczelni i przeniesiony do kaukaskiego korpusu jako szeregowiec. Rodzina rozpoczęła starania o ponowne rozpatrzenie sprawy Kraszewskiego i jakimś cudem Kraszewski nie został przeniesiony na Kaukaz. Natomiast został ostatecznie uniewinniony w marcu, 19 marca. Zamieniono mu wyrok na dozór policyjny oraz zakaz opuszczania Wilna. Mówi się, że tutaj duży udział w zwolnieniu Kraszewskiego miała jego ciotka, która wstawiła się za nim. Ale warto też pamiętać o tym, że te wydarzenia miały bardzo duży wpływ na późniejsze życie Kraszewskiego. Literackie ślady przeżyć więziennych znajdują się w pamiętniku Kraszewskiego. Są to fragmenty widok z okna i uwagi w więzieniu. Natomiast w roku 1876, a więc 46 lat po tych czasach więziennych, napisał Kraszewski pod pseudonimem Bolesławita utwór Powieść przed burzą, która właśnie nawiązuje do tych lat konspiracyjnych. Sama beznadziejność atmosfery życia wśród szlachty, która pogodzona była z carskimi porządkami, wpłynęła bardzo na świadomość i charakter Kraszewskiego, który stał się wręcz przeciwnikiem wszelkich zmian ustrojowych, walkom, a także organizowania wszelkich powstań. Kraszewski pozostał w Wilnie, wynajął mieszkanie i zaczął poświęcać się pracy literackiej oraz zbierać materiały do historii Wilna, którą zamierzał napisać, a także pierwszych powieści historycznych. Bardzo dobrze czuł się w Wilnie i też niechętnie to Wilno opuścił. Wsiąkł w atmosferę miasta, był bardzo ceniony przez wileńskich krytyków. Był już wówczas autorem, do 1833 roku był autorem 6 powieści już opublikowanych i 6 opowiadań, a także autorem rysunków i malarstwa. No właśnie, to były te lata, kiedy Kraszewski zaczął zarobkować, ale nie było to pomyśli jego ojca. Ojciec, kiedy Kraszewski nie mógł jeszcze opuszczać Wilna, napisał do niego listy wzywające do powrotu do domu. Kraszewskiemu nie bardzo się spieszyło, zwłaszcza, że wiedział, że jeżeli wróci do domu, trzeba będzie zająć się gospodarką, a nie bardzo na tym się znał, ani też nie bardzo miał na to ochotę. Wiedział już, że literatura bardzo go pasjonuje i że chyba będzie chciał się tym zająć na poważnie. W 1834 roku Kraszewski z przyjacielem ojca Józefem Stachowskim wyjechał do Ossowej i Chorodca, do majątku państwa Urbanowskich, którzy posiadali piękną, bogatą bibliotekę, w której znajdowało się ponad 20 tysięcy druków staropolskich oraz wydań w różnych językach. Kraszewski był pod ogromnym wrażeniem biblioteki, ale nie tylko. Pojawiła się wówczas młoda dziewczyna Zofia Woroniczówna, która również wzbudziła zachwyt Kraszewskiego. Wzbudziła zachwyt Kraszewskiego, ale nie do końca wzbudziła zachwyt jego rodziców. Nie do końca jest to zrozumiałe, ale państwo Kraszewscy, zwłaszcza ojciec, nie byli do końca przekonani, że decyzja Józefa o poślubieniu młodej Zofii jest słuszna. Te lata, czy przekonywanie rodziców do tego, że to małżeństwo jest w porządku, jeszcze panna tutaj dysponuje sporym posagiem, to chwilę trwało, ale w końcu wszystko zakończyło się w 1838 roku ślubem z panną Zofią, z którą Kraszewski zamieszkał w osobnym majątku. No ale jak wspomniałyśmy, Kraszewski ręki do prowadzenia gospodarstwa nie miał i też nie czuł takiej potrzeby, w związku z tym sprawami gospodarskimi zajmowała się żona.
W latach 1836-37 Kraszewski starał się o objęcie katedry języka polskiego na Uniwersytecie Kijowskim. Jednak z uwagi na swoją przeszłość studencką, polityczną tej katedry nie otrzymał. 15 lat później Uniwersytet Jagielloński zaproponował Kraszewskiemu objęcie katedry literatury polskiej powszechnej. Podobną propozycję uzyskał ze Szkoły Głównej w Warszawie. Natomiast władze rosyjskie uniemożliwiały mu podjęcie właśnie tam pracy i uzyskania tych uniwersytetów, ale świadczy to o tym, jak wielkim uznaniem cieszył się Kraszewski w świecie naukowym. W 1859 roku Kraszewski otrzymał propozycję od Leopolda Kronenberga prowadzenia gazety codziennej. Wraz z całą rodziną przeprowadził się do Warszawy, tam kupił obszerny dom z ogrodem, no i wziął się za rewolucjonizowanie gazety. Nazwę Gazety Codziennej zmieniono na Gazeta Polska. Należy też pamiętać o tym, że my postrzegamy Kraszewskiego jako pisarza, ale on też był naprawdę świetnym publicystą. Jego starania, jeśli chodzi o pracę w Gazecie Polskiej, sprawiły, że pozyskał wielu korespondentów z Europy, którzy dla gazety pisali. On sam także wiele artykułów pisał. No, może też warto odnotować taką ciekawostkę, że pozyskał do publikacji w Gazecie Polskiej powieść Wiktora Hugo Nędznicy. Kraszewskiego interesowały różne dziedziny życia, głównie historia. Z wielkim zamiłowaniem gromadził zabytki architektury słowiańskiej. Był wielkim kolekcjonerem. Gromadził zbiory archeologiczne, numizmatyczne, a także sztychy. Ale Kraszewski był też uzdolniony muzycznie, komponował muzykę. Był oprócz tego świetnym malarzem, rysownikiem, grafikiem. Rysował praktycznie przez całe życie i sprawiało mu to ogromną radość. Namawiał ludzi do tego, aby ocalić zabytki od zapomnienia, namawiał do tego, aby robić fotografie, a sam bardzo dużo rysował. Szacuje się, że stworzył około 2000 rysunków, z tego do czasów współczesnych pozostało około 900. Można powiedzieć, że to był prawdziwy człowiek renesansu, który interesował się praktycznie wszystkim, ale też miał w sobie taką potrzebę namawiania innych do tego, aby zgłębiali tę wiedzę także i aby właśnie zachować od zapomnienia to, co już minęło. Poza tym Kraszewski miał doskonałe wyczucie czytelnicze, wiedział, jakie jest zapotrzebowanie czytelnicze. Pisał powieści obyczajowe, społeczne, powieści dla szlachty, powieści o życiu wsi, pisał utwory poetyckie, nowele, opowiadania, powieści. Jest autorem pierwszych polskich powieści kryminalnych. Pisał bajki. Pisał praktycznie dla każdego, dla ludzi na wsi, dla ludzi w mieście. I dlatego być może był też tak niebezpieczny dla ówczesnych władz, dlatego że miał taką zdolność dotarcia do wszystkich ludzi. Myślę, że tutaj właśnie wątek twórczości jest dosyć ciekawy, bo w tamtych czasach Kraszewski oczywiście był lubiany, był, jak już wspomniałyśmy, rozchwytywany, jeśli chodzi o jego twórczość. Jego powieści pojawiały się przede wszystkim w gazetach. Nie mówimy tutaj o cyklu historycznym. Cykl historyczny był stworzony komercyjnie i na zamówienie. Natomiast większość jego powieści ukazywała się w gazetach. Ale on też sam miał takie przekonanie, że pisze dla mas. Być może stąd też się wzięły zarzuty, jakie stawiano Kraszewskiemu, że jego powieści zawierają liczne błędy, że są źle skomponowane. Pamiętajmy o tym, że Kraszewski tak naprawdę był pionierem, jeśli chodzi o powieściopisarstwo. Na zarzuty odpowiadał, że właśnie on nad powieścią bardzo długo myśli, obmyśla bohaterów, obmyśla miejsca akcji, czas akcji, robi notatki, dopiero potem siada. Ale rzeczywiście ten proces pisania był bardzo szybki. Pisał zawsze osobiście, pisał gęsim piórem. I tak naprawdę powieści mają charakter brulionowy. Co to oznacza? Kiedy skończył jedną powieść, zasiadał do pisania kolejnej
i nie poprawiał, nie pracował, już nie dopracowywał tej, którą już skończył. I być może rzeczywiście, jeżeli pisał w takim tempie, no to trudno nie uniknąć pewnych schematów i podobnych sformułowań, które pojawiały się w jego powieściach. Z dzisiejszej perspektywy oczywiście wiele z jego powieści bez komentarza, bez objaśnień, no trudno by było czytać, ale w tamtych czasach, no właśnie on reagował na potrzebę chwili i te potrzeby zaspokajał. W styczniu 1863 roku wybuchło powstanie styczniowe. Kraszewski nie zaangażował się w nie osobiście, ale już w lutym dostał takie ostrzeżenie, że powinien z miasta wyjechać. I to tak naprawdę były już ostatnie dni, ostatnie chwile w Warszawie, bo w momencie, kiedy w 1863 roku właśnie Kraszewski z Warszawy wyjechał, nigdy już więcej do niej nie mógł wrócić. Tak jak wspomniałaś, Kraszewski nie brał czynnego udziału w powstaniu styczniowym, ale wiele osób z jego rodziny zginęło w czasie walk bądź później na Syberii. Zamieszkał w Dreźnie. Tam już właściwie z całym zaangażowaniem zajął się przede wszystkim pisaniem. W 1879 roku obchodzono 50-lecie działalności literackiej, pracy Kraszewskiego. Było to bardzo wielkie wydarzenie nie tylko tutaj w Polsce, ale też na emigracji. Organizowano spotkania i te uroczystości trwały tak naprawdę wiele miesięcy. Przygotowania do jubileuszu trwały długo i może nie tyle była walka, co właśnie takie przepychanki. Kto ma te uroczystości organizować? Kto ma się tym zająć, a przede wszystkim, gdzie mają się odbyć. Początkowo jubileusz miał się odbyć w Warszawie, ale ostatecznie przeniesiono wszelkie uroczystości do Krakowa. Kraszewski przybył do Krakowa. Z relacji, z listów Kraszewskiego wynika, że wolałby, żeby to były skromne uroczystości. Okazało się, że to było wielkie wydarzenie. Ta kolacja w sukiennicach. Zaproszono podobno 800 gości, ale istnieją relacje, które mówią, że było tam tych ludzi znacznie więcej. No i w ten oto sposób Kraszewski obchodził swój jubileusz. Wydano oczywiście okolicznościowe medale, no i książki też z tej właśnie z tej okazji. Po obchodach jubileuszu Kraszewski zatrzymał się w Wiedniu. Wybrał się do opery, gdzie został przedstawiony młodziutkiej dziennikarce Christie Del Negro. 40 lat młodsza od niego dziennikarka, urodzona w Monachium, była pod jego wielkim wrażeniem, ale pisarz był chyba pod jeszcze większym wrażeniem młodziutkiej dziewczyny. Państwo rozmawiali chwilę w operze. Pani Christa wyznała, że bardzo chętnie chciałaby przetłumaczyć którąś z powieści Kraszewskiego, no ale niestety nie zna języka polskiego. Na co oczarowany nią Kraszewski miał powiedzieć, że jeśli wyrazi taką ochotę, może przetłumaczyć Hrabinę Kozel, która ukazała się także w języku francuskim. Christa Del Negro podjęła się tego zadania, jednakże nie ukończyła tłumaczenia osobiście. Jak sama pisała w swoich pamiętnikach, była to dla niej mordęga. Porzuciła tłumaczenie w połowie, później dokończył za nią je inny tłumacz. Niektórzy twierdzą, że Kraszewski może nawet nie tyle zauroczył się, co nawet zakochał się w młodziutkiej dziewczynie. Rzeczywiście musiał się w niej zakochać. Organizował przyjęcia, które bardzo drogo go kosztowały. Obsypywał ją prezentami, zabierał w podróże, aż pewnego dnia postanowił poprosić ją o rękę. I też istnieje informacja, że nawet próbował unieważnić swoje małżeństwo w Rzymie. Oczywiście unieważnienia małżeństwa nie dostał i ostatecznie nie ożenił się z Christą Del Negro, dlatego że ona wspominała go w tych pamiętnikach jako osobę naprawdę o bardzo dobrym sercu, bardzo czułego, sympatycznego człowieka. Natomiast Christa go nie kochała. Sam pisarz był zmęczony znajomością z Christą Del Negro, głównie dlatego, że ona oczekiwała od niego właśnie prezentów, jakichś miłych wyjazdów, a tak naprawdę Kraszewski, który borykał się z coraz większymi problemami zdrowotnymi, oczekiwał chyba od niej,
zaopiekuje się, że to ona nim się zaopiekuje i że będzie miał w niej no właśnie taką opiekunkę, która no będzie się nim zajmować. O tych relacjach Kraszewskiego z Krystą del Negro dowiadujemy się z pamiętników, które ona dyktowała już jako osoba w starszym wieku, była już niewidoma. I powstał pamiętnik, gdzie wspomina Kraszewskiego i tą historię. Ale jest tam też taka wzmianka, że ponoć małżonka Kraszewskiego, gdy dowiedziała się o tej zdradzie, o tym romansie, spaliła wszystkie listy, jakie Kraszewski przez wiele lat do niej pisał, bo warto wspomnieć, że małżonkowie przez ponad 20 lat się nie widzieli. Małżonka, gdy dowiedziała się o romansie, spaliła wszystkie listy, natomiast zachowały się listy, które Zofia pisała do Kraszewskiego. Jest ich ponad 800, chyba 831 dokładnie, i znajdują się obecnie w Bibliotece Jagiellońskiej. W czerwcu 1883 roku został Kraszewski oskarżony przez władze pruskie o zdradę stanu. Odbył się proces, który miał na celu obalenie wielkiego autorytetu Kraszewskiego. Chodziło o to, aby po prostu go unicestwić i politycznie, i literacko. Odbył się proces i Kraszewski został skazany. Jednakże władze wzięły pod uwagę jego zasługi literackie i zamienili mu karę na pobyt w twierdzy w Magdeburgu. Rzeczywiście ta sprawa odbiła się szerokim echem. Już nie był popularny, tak jak wcześniej. Wydawcy już przestali zabijać się o jego dzieła. Warszawscy księgarze przestali drukować też jego powieści. Kraszewski trafił do twierdzy w Magdeburgu, zaczął chorować i za wstawiennictwem Antoniego Radziwiła, księcia, otrzymał taki urlop na podratowanie zdrowia. I wtedy wyjechał, sprzedał swój majątek w Dreźnie. Przeniósł się najpierw na Rivierę Włoską, w San Remo się zatrzymywał, sprowadził tam całą swoją bibliotekę, wszystkie swoje zbiory, nawet fortepian. Jednak władze upomniały się o Kraszewskiego, miał wrócić do twierdzy i wysłali nawet za nim list gończy. I Kraszewski koniec końców uciekł do Szwajcarii, żeby się chronić, i tam w tej Szwajcarii zmarł w samotności w jednym z hoteli. Cztery lata przed śmiercią Kraszewski sporządził testament, w którym zapisał swoje listy, przekazał je Bibliotece Jagiellońskiej. Natomiast jeśli chodzi o swoją spuściznę, o książki i jego cały księgozbiór, marzyło mu się, aby z tego księgozbioru powstała biblioteka publiczna. Zapisał tam, że nie życzy sobie, aby cały majątek został rozdzielony. Obecnie księgozbiór Józefa Ignacego Kraszewskiego znajduje się w Książnicy Cieszyńskiej i liczy 14,5 tysiąca woluminów. Jeżeli chcecie zgłębić swoją wiedzę na temat życia i twórczości Józefa Ignacego Kraszewskiego, bardzo zapraszamy Was do naszej biblioteki. W naszym księgozbiorze znajdziecie sporo pozycji mówiące o życiu tego niesamowitego i wyśmienitego pisarza. A znajdziecie także na naszych półkach powieści Józefa Ignacego Kraszewskiego. Myślę, że zarówno ta okrągła rocznica urodzin, jak i śmierci sprawia, że warto do powieści Kraszewskiego powrócić, przypomnieć je sobie albo w ogóle je poznać. No, ja jeszcze tu mam. Nie, naprawdę, połowę pominiemy. Musiał być specjalny cykl o Kraszewskim i pierwszy odcinek Dzieciństwo. Później, żebym czegoś nie pominęła ważnego. Ja mam tyle tych kartek, ja zapisałam dzisiaj. Że ja pominę na pewno, chociaż niby sobie zaznaczałam, co jest dla mnie tu ważne i istotne. Poza tym mam za małą czcionką napisane i tak nie wszystko widzę. A i uwielbiał, nie rozstawał się nigdy z Boską Komedią. Dlatego, tak, nawet ją chyba tłumaczył na polski. Proszę, to tego nie doczytałam.
Tak naprawdę ta biblioteka, ta spuścizna nie została tak do końca policzona, dlatego że jest w całym świecie, po całym świecie są rozproszone wszelkie artykuły, które powstawały we wszystkich na przykład zaborach też. I to jest tak naprawdę niepoliczalne. Przez lata próbowano zliczyć ilość tych tomów i powieści, i tych właśnie tekstów, jednak to się nikomu tak naprawdę nie udało. Samo zestawienie pism, w których Kraszewski umieszczał swoje utwory, korespondencje, to około 200 tomów czasopism polskich i obcych. I one są w różnych językach, rosyjski, węgierski, duński. A do wielu czasopism autorzy nawet nie mogli dotrzeć. Korespondencja Kraszewskiego jest rozproszona po całym świecie, a w większości polskich bibliotek znajduje się tak naprawdę jej bardzo mała część. Ale jeśli chodzi, już mówimy tutaj o tych liczbach, to jeśli dobrze pamiętam, to powieści powstało 232. Powieści. Wiesz co, nie wpisałam. Tak mi się wydaje, że ponad 200 powieści właśnie w różnych tomach. Oprócz tego jeszcze opowiadania i dodatkowe pisma. W ostatnich latach towarzyszyła mu pani Flora Heinitz i on ją traktował właśnie jako taką opiekunkę i to ona mu towarzyszyła, ona mu gotowała i opiekowała się nim. Christa Del Negro prawdopodobnie została scharakteryzowana czy opisana w powieści Bez serca. To z tego się zrobił tam niezły skandal. W tym czasie, kiedy Kraszewski pełnił funkcję redaktora naczelnego Gazety Polskiej, liczba prenumeratorów wzrosła właściwie o kilkaset procent. Ten wzrost był ogromny. Zresztą przez całe życie Kraszewskiego gazety biły się, można powiedzieć, biły się o jego teksty i właściwie między sobą konkurowały, dla której z nich Kraszewski pisze jak najwięcej. Było to dosyć ważne, bo wiadomo było, że jeżeli dla jakiejś gazety pisze Kraszewski, to na pewno ta gazeta będzie się dobrze sprzedawała. Wstawał o 8, pił herbatkę, jadł śniadanie, potem czytał listy i gazety. Podobno zdarzało się, że dziennie przychodziło do niego 50 listów, a to dla niego była bardzo ważna dziedzina, no i zwykle odpowiadał na listy, zwykle nie zostawiał listów bez odpowiedzi, no i tam czytał przed południem. Potem jadł obiad, po południu grał na fortepianie i o 19 tam też jeszcze pił herbatkę, no i zasiadał o 20 do pisania i tak pisał do 2 w nocy. Kraszewski też bardzo cenił Chopina. Ale stąd też chyba przydomek, znaczy nie że o Chopinie, ale właśnie przez to, że on był taki właśnie poczytny w ogóle, był nazwany Napoleonem literatury, tak, czarnoksiężnikiem. Też, tak, też coś tam takiego. Czarnoksiężnik, Kraszewski. No. O wyglądzie, że tylko był niepozorny, był niewielkiego wzrostu. Dobra, z brodą. Nie, bo tam aha, nie ma. No to dobra. To na końcu jeszcze może sobie powiemy. Był z brodą, niepozorny, ale to i to też może na koniec. To też już nie będę tego do odcinka dawać, tylko że tak powiem, w scenach końcowych, bo to mi się spodobało, bo faktycznie muszę powiedzieć, że ja tak o tym myślałam. Tylko nie wiem teraz, gdzie to mam. No to było zabawne. O! Teraz takie zadanie, takie ćwiczenie dla wszystkich, żeby zamknąć oczy i wyobrazić sobie Kraszewskiego. Czy przypadkiem w waszych wyobrażeniach nie jest to starzec ze zmierzwioną brodą, z gęsim piórem wśród pism i książek? Bo ja, prawdę mówiąc, tak sobie właśnie Kraszewskiego wyobrażałam. I właśnie tutaj czytałam taki, nie wiem, czy to właśnie był artykuł, czy z książki, że Kraszewskiego właśnie tak postrzegamy, to nawet jest to nazwane wprost, że został upozowany przez lata na takiego dziada liernika, takiego właśnie starego dziada z brodą, z niedołężniałego, a zapominamy o tym, że Kraszewski właśnie był prężnym działaczem. To nawet mamy. Był prężnym działaczem, jeździł po Europie, jeździł nie tylko, kiedy nie było kolei, to jeździł właśnie tymi wozami, przecież wiele dni, ta podróż do tej narzeczonej to trwała 4 dni. Potem jeździł koleją, był bardzo aktywny, bardzo czynny, prężnie działający. Zwiedził niemalże całą Europę, bardzo dobrze znał Polesie,
Tak. Przecież Wołyń. Niezwykle mądry. A w dzisiejszych czasach on rzeczywiście, sam Kraszewski mówi o tym, że on nie dba o przyszłość i że z pewnością zostanie zapomniany. Zapomniany może nie został, ale jak myślimy o Kraszewskim, to o czym myślimy? No dobra, stara baśń, aha, no i tyle. Mhm. I zapominamy o tym całym dorobku. Być może on faktycznie stracił na aktualności, no ale mimo wszystko, jak to przeczytałam, to sobie uświadomiłam, że rzeczywiście tak Kraszewski trochę jest postrzegany jako taki starzec, mędrzec może, siedzący przy biurku i piszący, nie wychodzący w ogóle z... I piszący głównie bajki dla dzieci też, nie? Bo nie wychodzący z pokoju, a to przecież nie tak było. Wiesz, ja mam tak, że na przykład o Przybyszewskim czy o jakimkolwiek wcześniej, ja w nocy się na przykład przebudziłam i jak nie mogłam spać, powtarzałam sobie, opowiadałam o nim. Aha. No, a dzisiaj w nocy przespałam całą noc, rano się budzę, kurde, Kraszewski? Bo jak ja sobie wtedy na przykład na spokojnie, wiesz, leżę już wyciszona i w nocy się przebudzę i nie tak, to kurczę, po kolei sobie opowiadam, a to może jeszcze tak był w tym, albo jeszcze tam. I tak mi się to utrwala, ja później... Tak. No, ale dzisiaj przespałam całą noc i niestety, nie spałam dziś z Kraszewskim.